Witam, witam. Czas na czwarty dzień turnieju. Podbite ulepszenia, pięciogwiazdkowe bez żółtego. Jeszcze mnie trzyma niesmak po wojnie, ale muszę zagrać teraz, bo mamy dzisiaj rocznicę ślubu, więc wieczór będę miał zajęty. Także wpiszcie w komentarzu hashtag rocznica. Zawsze mnie to bawiło u innych, dlatego też będę to robił. Okej, jeśli chodzi o ataki, wczoraj był komplet, mam dwie porażki. Obrona była piękna na B wczoraj i spadła na D. No trudno, gramy dalej bez obrony, zobaczymy jak będzie, potrzebuję żarcia i żelaza, dlatego trzeba otworzyć skrzynkę. Zobaczmy kto pierwszy. Okej, mamy dwie postacie jak u mnie i zobaczymy jak silna jest to kombinacja. W teorii mogę zagrać tym składem, który mam. Chociaż oni też mają dezaktywację, ale ty dezaktywujesz jeden cel, tak. No mógłbym zagrać tu fioletami, ale dobra, no gram tymi niebieskimi, to niech będą te niebieskie. Odpowiadając na pytanie, dlaczego Popit nadal nie ma talentów i nie ma przełamania, wkrótce będzie miał, ale wczoraj, od wczoraj mogę konwertować kolejny oddział i przez ostatnie kilka dni to, co robię, to żelazo idzie, sorry, żarcie, idzie mi w podnoszenie oddziału Krita, dzisiaj skończę go podnosić, a nie chciałem skrzynek używać. Ale niedługo Popit będzie zrobiony. Lecimy za takim. Tu oczywiście, dobra, prowokacja jest bez sensu, bo trzy postacie w ogóle nic na mnie, Boże, jak ja mówię, nie rzucają, nie atakują mnie. No zielone są cudowne. Teraz tak, mógłbym zacząć od tego i bym zrobił dwie trójki zielone, podprowadził jeden fiolet. A z szansą na niebieski? Może to nie jest głupie. Natomiast jeśli zrobiłbym te żółte, no to mam oczywiście zielony diament. I w dwóch ruchach mogę zrobić to samo. No dobra, zacznę od tego. Niestety ciemnopierz odpali i tu już zrobi się pod górkę, bo Hipek nie będzie w stanie tego dźwignąć. Dobra, mam czerwone. Teraz pytanie, czy Hator da manę. No, weszło ślepienie, zajebiście. Okej, dała manę. Zobaczmy, czy da jeszcze raz. Niekoniecznie bym chciał drugi raz ładować ciemnopierza. Okej, mamy niebieskie. Będzie mocno podbite zdrowie. Och, kurde. Przecież zabiją mnie strzały ciemnopierza. Ekstra. No, no, ja pier... Naprawdę. Nie mogli w kogoś innego. Oczywiście to nie zdjęło prowokacji, bo to nie było ostatnie aktywne podbicie. Jezu. A wystarczyło, żeby Hipek tu przeżył. Forsysa by już nie było, a reszta byłaby na niskim zdrowiu. Dobra, i tak tego Forsysa wybiję, ale w tym momencie rozjedzie mnie Gestalt. No nie mam co składać. Mogę jedynie tak, ale ona się odpali. Nie odpaliła się, ale to i tak mnie nie ładuje. No mogę liczyć tylko, że wejdzie jakaś dziwna kaskada. Wejdzie, ale nie wystarczająca, żeby kogoś zdjąć. Mogę uciekać, ale właściwie nawet już nie mogę. Bo nie żyję. No, pechowo, że Hipek dostał te strzały. Gdyby jeden poszedł w kogoś innego, to by szło to dźwignąć. Okej, lecimy dalej. Walka numer 2. Luna. Luna i jeszcze Skorpion. No to... Jezu, jeszcze dwa te... Gówniaki. O, znowu problem z siecią. Dobra. Wywalone na truciznę. Zróbmy to tak. No, o ile w poprzednich dniach pięknie dawało niebieskie, tutaj tych niebieskich nie ma. A właściwie to jest kolejna walka, gdzie praktycznie nie mam co składać.
potrzebuję drugiego czerwonego na już. Dobra, pytanie czy rejda manę, ale tak czy inaczej zaraz zacznę się jarać. To trzeba dezaktywować. Dał manę. O, tylko żeby dostać się do niebieskich, to wiecie co? To znowu odpalę lunę, ale zaryzykuję. No teraz pytanie, kto oberwie od luny? Bo ja bym potrzebował dwie tury w razie czego, żeby się załadować. Musiałbym najpierw Reja odpalić, ale do Reja. Naprawdę. Dobra, dezaktywujmy to. Nie odpalajcie go. Och. Ludzie, naprawdę. Jeszcze jedna tura będzie tego badziewia. Nie mam co ładować Mioin, bo ona i tak się zjara właśnie. No to bez sensu. Bo jeśli odpalę teraz bombę, żeby dostać jeden brakujący niebieski klocek. To chyba odpalę znowu Skorpiona i jeszcze możliwe, że zetnie mi manę na popicie. Wiadomo. Co za dzisiaj dzień. Możesz w Perseusza? Ja pierdzielę. Hipka. O, jeszcze gorzej. A, hipek nie jest odpalony. A, jest odpalony. Dobra, a Skorpion zginie. A, tylko nie mam nigdzie niebieskich na pusto. O masakra, co ja gram dzisiaj? Cudnie. I walka numer 3. O kurde, muszę się wykupić, naprawdę. Znowu to samo. Dobra. Ale spróbuję. Tylko wypadałoby medyka zabrać. Dam Forsysa tu. A medyka jakiego? A czemu nie? Tak, tych czerwonych to najbardziej tu potrzebuję. No prawie mam dostęp do wszystkiego. Dobra, nieważne, idziemy na aferę. A, dobra, chyba nikogo tym nie odpalę u nich. Git. No to powinna być wygrana. A, lunę dezaktywuję, dobra. A, nie dezaktywuję, bo przecież wiadomo dlaczego nie. No i tamten będzie bił. W kogo? Bo będzie dezaktywował i blokował podbicia. Więc bez sensu używać teraz Sowę. O, wszystko. Spoko, że nie w hipka. Robione. I walka numer 4. Jezu, czemu każda obrona musi być prawie identyczna? A dlaczego ja nie mam luny? Dobra, wypadałoby zagrać niebieskimi.
Zabrać coś do czyszczenia statusu. A ja to chyba olej. A czekajcie, to bez medyka będę. To zróbmy tak. Oczywiście mogę się tu nie przebić niebieskimi, ale patrząc na to, jaka jest plansza, to jest duża szansa, że się przebije. Tylko chyba nie chcę iść w diament. Złożę na start 7. No dobra, ale to daje mi jeszcze raz niebieskie. Uroki Empires and Puzzles. Przegrywa się walki, gdzie nie ma co składać, wygrywa się walki po jednym ruchu. I ostatnia walka. Domicja. No ona ma dezaktywację. Zielony ma wyciszenie. Nautika jest wkurzająca. A ja pójdę tak. Nagle. Nagle mamy po prostu wszystko w tych walkach. Dobra, domicję odpalę, ale złożę sobie 7 niebieskich. Tu jest 4. I tu jest 3. Jeśli wybiję tą stronę. Ach, tam też kreskówka stoi. No to muszę iść po Hator. Tak leciutko strzeliła. No i jest po walce. Także tyle na dziś. Dwie porażki. I gramy dalej. Czy to jest... O dziwo, to jest 1%. Na resecie byłem w 1%, więc może jeszcze mogę o niego powalczyć. Także dajcie znać, jak wam idzie, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się. Do zobaczenia.